Raz czwarty witamy w różnych miastach w Polsce. W tym roku będziemy w 6 miastach w całym kraju z projektem. Wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizujemy ten projekt. Fundacja Otylii Jędrzejczak przez 3 lata projektu przeszkoliła, zwarsztatowała 2,5 tysiąca dzieci oraz 4,5 tysiąca rodziców. Dla Fundacji Otylii jest najważniejsze to, że projekt jest skierowany nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców. Rodzice mają zajęcia z psychologiem i dietetykiem, bo są oni nieodzowną częścią rozwoju dziecka, a dzieci mają zajęcia na pływalni i na sali gimnastycznej. Jest to skierowany projekt dla dzieci 9-14 lat, czyli tych dzieci, które zaczynają swoją przygodę ze sportem, ale też które czasami z niego szybko rezygnują. My chcemy im pokazać, że sport może być dobrym doświadczeniem, dobrą nauką cech życiowych, bo hasło Fundacji Otylii Jędrzejczak to zostaj mistrzem życia. Nie tylko mistrzem sportu, ale przede wszystkim mistrzem życia. Poprzez sport ucz się prawidłowych cech. Fajny, bo jest męczący strasznie. Ale ja tego prawie w ogóle nie czuję. Jeśli chodzi o styl, moim ulubionym jest crawl, a potem jest delfin. Chciałabyś zdobyć złoty medal olimpijski? Tak. Dlaczego? To jest prestiż, to jest fajna sprawa. Dlaczego? Fajna sprawa. Bym była bardzo znana. Tylko o sławę chodzi, czy o coś jeszcze? Nie, że umiem dobrze pływać. Przede wszystkim ich twarze są uśmiechnięte i to jest dla nas największa nagroda. Są dzieci pływające lepiej, pływające gorzej. Nie uczymy pływać w ciągu jednego dnia, bo tego nie da się zrobić, ale pokazujemy im, jak mogą pływać lepiej. Rzeczywiście pływanie bywa monotonne, dlatego pokazujemy im różne aspekty tego, jakie może być zabawne. Ja przede wszystkim podczas spotkania z nimi mówiłem o tym, że mogą w czasie pływania wyobrażać sobie to, kim chcą być, bo to właśnie są cztery ściany i dno i w tych ścianach możesz sobie wyobrazić wszystko, a nasza podświadomość to też zapamiętuje.